Na czym polega zawód bibliotekarza? Proszę? Sprzedaje książki różne. Nie, bibliotekarz nie sprzedaje książek. Że dzieci wypożyczają. Ale na czym polega zawód bibliotekarza? Co robi pani bibliotekarka? Pani sprawdza książki, jak dziecko chce coś wypożyczyć i skanuje kod. I wpisuje, że chce to wypożyczyć. A gdzie bibliotekarz pracuje? W bibliotece. W bibliotece, oczywiście. A powiedzcie mi, po co się w ogóle przychodzi do takiej biblioteki? Żeby przeczytać książkę. Żeby czytać książki, żeby rozwijać swoją wyobraźnię. Tak, a po co w ogóle jeszcze czytać te książki? Po to, żeby się czegoś dowiedzieć, na przykład o świecie i się nauczyć czytać lepiej. Pięknie, po co jeszcze? Żeby być mądrym. Żeby być mądrym. Żeby pani Wioletka, jak gdyby zadawała jakieś czytanie, to żeby ktoś umiał. Umiał dobrze sobie z tym poradzić. Lub żeby się nie nudzić. Żeby się nie nudzić. Żeby dostawać we szkole ładne oceny za te czytanie. Po co jeszcze się chodzi do biblioteki? Żeby czytać książki, żeby się nie nudzić. A co się robi w bibliotece? Czyta książki. Czyta i? I wypożycza. I wypożycza książki. No właśnie, a jakie zasady panują w bibliotece? Cisza, to komuś się przerywa, jak ktoś czyta. Tak, cisza to jest jedyne miejsce w szkole, gdzie powinna panować cisza, proszę. No i trzeba dbać o książki, jak się wypożycza też. Tak, czyli a w jaki sposób się dba o książki? Ale ja chciałam powiedzieć, że nie wolno biegać. Nie wolno biegać. W jaki sposób? Że dba się o nie, że nosi się na ich okładkę i nie rwie ich i nie maluje po nich. Właśnie. Nie wyrywa się kartek. Dokładnie. Co jeszcze? Nie wyrzuca się ich. Nie wolno krzyczeć. Nie gniecie się ich. A jak będzie książka taka troszkę popsuta, bo jakieś niegrzeczne to dziecko... Trzeba odkupić. Tak, ale jak wy zauważycie, że wypożyczyliście książkę, która jest... Trzeba poinformować bibliotekarza. Trzeba o nią bardziej zadbać, jeszcze dziecko, co ją popsuło. Można ją naprawić, tak. Bardzo dziękuję. Ja naprawiłam pierwszą książkę, no bo była popsuta. I to wszystko bardzo. Wiecie i pięknie dbacie o książeczki. Tutaj się wypowiadały dzieci z klasy... B. Dziękuję bardzo. Na czym polega zawód bibliotekarza?